Chwała Bogu, bracia i siostry. Spotkamy się dzisiaj o tym nabożeństwie. Znów, aby Pana uwielbiać, aby słuchać Jego słowa. Będziemy Go wywyższać, będziemy Go chwalić. Będziemy składać Mu cześć, uwielbienie, bo On jest tylko godzin, abyśmy Go uwielbiali, abyśmy Go wywyższali. Będziemy się przed Słowem oczywiście do Niego modlić, aby On nas pobłogosławił. Aby pobłogosławił nas swoim wspaniałym, cudownym Słowem, które jest życiem naszym. Na tym, na tym grzesznym, zepsutym świecie, gdzie dzięki Bogu świecimy jak te gwiazdy na niebie, Jego świętością, Jego sprawiedliwością. Skłonimy głowę, bracia i siostry, i uwielbiajmy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chwała Ci Boże, chwała Ci Panie, dziękuję Ci Panie za ten czas, za tę za możliwość, Panie, bycia na tym miejscu i znowu. Być obecnym na, przed Twoim tronem, Panie, abyśmy mogli Ciebie uwielbiać, mogli słuchać Twojego wspaniałego słowa, mogli wywyższać Ciebie, mogli przybliżać się do Ciebie poprzez wykonywanie Twojego słowa. Przez to uwielbiony będzie Twój syn Jezus Chrystus, nasz zbawiciel. Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo na namaszczone słowo, na głoszącego słowa, a też na wszystkich słuchających tego słowa. Prosimy Cię o Twoje uwielbienie, o Twoje błogosławieństwo, o Twoje prowadzenie, o Twoje namaszczenie. Chwała Ci po wieki wieków. Amen. Będziemy teraz rozważyć fragment zapisany w rozdziale szóstym Ewangelii Mateusza. Tutaj Pan mówi do nas tak. Barcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby Was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty o Ojca Waszego, który jest w niebie. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą jak to czynią obudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja, aby twoja jałmużna była ukryta, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc. W synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom, zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do ojca swego, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mnie mają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec Wasz, czego potrzebujecie przedtem, zanim Go poprosicie. Ale Wy tak się mólcie, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokoszenie, ale na zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienie, odpuści i Wam Ojciec Wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec Wasz nie odpuści Wam przewinień Waszych. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jako budnicy. Szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy pościsz, namaś głowę swoją i umyj twarz swoją. Aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec twój, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdzanie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. A bowiem gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli wtedy oko Twoje jest zdrowe, całe ciało Twoje będzie jasne. A jeśli by oko Twoje było chore, całe ciało Twoje będzie ciemne. Jeśli wtedy światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i Mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się będziecie przyodziewać. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumień, a ojciec wasz niebieski żywy je. Czyż wy nie jesteście daleko zesniejszy niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują, ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiel wiele więcej Was, o wierni? Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec Wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Bracia siostry, zauważyliśmy w tym fragmencie, kiedy Jezus mówi o modlitwie, jak mają się modlić Jego uczniowie i wszyscy ci, którzy Go pytają, pytają, jak należy to robić. Kiedy Jezus tutaj w Ewangelii Mateusza uczy ich, jak mają postępować? Jako ci ludzie, którzy boją się Boga, którzy kochają Go, którzy chcą pełnić Jego wolę. Załóżmy, Jezus podaje pewien wzór modlitwy, jakim uczniowie mają się modlić. Czytamy od wiersza 9 do 13. I tam jest zawarte, są zawarte takie słowa: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, przyjdź królestwo Twoje, czyli gdzie? Przyjść królestwo na ziemię, tak jak w niebie jest Królestwo Boże, tak modlimy się, aby Królestwo Boże pojawiło się też na ziemi. I wielu ludzi modli się w ten sposób, modli się używając takich słów, ale nie zawsze i nie w każdym przypadku są świadomi tego, co mówią i o co Boga proszą. Wiemy, że w niebie nie ma demokracji. Ludzie na świecie Robią wszystko, aby była demokracja, aby każdy mógł wybierać, każdy miał własną wolę. Ale w niebie jest teokracja, czyli jest królestwo jedynego, suwerennego, niezawisłego Boga, który ma tylko i wyłącznie ostatnie słowo do powiedzenia. On rządzi, on rządzi w sposób absolutny. I kiedy modlimy się, przyjdź, królestwo Twoje. Chcemy, aby to Bóg w sposób całkowicie suwerenny rządził całą tą ziemię, czyli rządził nami. Ale dalsze słowa mówią: Bądź wola Twoja, jak w niebie, taki na ziemi. Bądź wola Twoja, jak w niebie, taki na ziemi. Czyli chcemy, aby to Bóg w swojej suwerennej woli decydował o wszystko w naszym życiu, decydował o wszystkim w naszym życiu. Ale czy my naprawdę tego chcemy? Czy mówiąc te słowa, jesteśmy świadomi, co później nastąpi, gdy Bóg zacznie wprowadzać swoją wolę? Jesteśmy tego świadomi, że wola Boża prawie w stu procentach jest inna niż nasza wola? Jest zupełnie inna. Czytamy podobny fragment, ale bardzo znany w Ewangelii Łukasza, rozdział 22, od wiersza 41 do 42. Tam jest opisany modlitwa Jezusa przed swoją śmiercią w ogrodzie Getsemane. W Ewangelii Łukasza 22, od 41 do 44. Czytamy tam tak. A Jezus sam oddalił się od nich, jakby narzut kamienia. I patrzy na kolana, modlił się do swego ojca, mówiąc. Ojcze, jeśli chcesz, odda ten kielich ode mnie. Wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I ukazał mu się anioł z nieba umacniający go, i w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił, a był pod Jego jak krople krwi spływające na ziemię. Zauważmy, tutaj Jezus pyta Ojcze, bo Ojcze nie mówi: Proszę Cię, oddal ten kielich ode mnie. Ja cię proszę, chciałbym bardzo, żeby ten kielich mnie ominął. Nie, Jezus mówi, jeśli chcesz, jeśli chcesz, jeśli taka jest wola twoja. I dalej, czytamy następną część tego zdania. Jezus jeszcze raz podkreśla, co ma na myśli, prosząc swego ojca o oddalenie tego kielicha, kielicha tej męki, kielicha śmierci, która go czekała. Mówi Jezus, wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie. Jezus w porównaniu do... w odróżnieniu do ludzi, którzy modlą się w ten sposób, Boże, przyjdź królestwo Twoje, jak, jak wola teraz w niebie, tak i na ziemi. Jezus był świadomy, o czym mówi. Jezus rzeczywiście chciał, aby wola Boga była najważniejsza, była czymś nadrzędnym. Była czymś nadrzędnym. I tak stało się, jak zadecydował Bóg Ojciec. I Jezus rzeczywiście... Jezus, Bóg Ojciec zdecydował, i Jezus był Bogu Ojcu całkowicie posłuszny. Całkowicie posłuszny. List do, Pawła do Galacjan, piąty rozdział, od 16 do 26 wiersza, taki dłuższy fragment przeczytamy. Mówi tutaj Paweł tak: Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobożali rządy cielesnej, gdyż ciało podąża przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bawochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam Wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią Królestwa Bożego, nie odziedziczą. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, uprzejmość dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przetiwko, przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Nie bądźmy, nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. I zauważmy w tym drugim wierszu tego fragmentu, w 17 wierszu czytamy, gdyż ciało podąża przeciwko, pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Takie to dziwne słowo, prawda? Nie tego, co chcecie. Czyli, jak na przykład, chcę jeść. To mam tego nie robić, bo tego chcę. Chcę pić. To mam tego nie robić, bo tego chcę. To nie o takie nie chodzi. Tu chodzi o porządliwość ciała. Porządliwość ciała. Bracie, siostry, kiedy Bóg stwara człowieka i kiedy człowiek się nawraca, staje się e, osobą składającą się z trzech części. Ducha, który do Pana należy, jest. jest to część człowieka czysta, absolutna, złączona z Bogiem. Potem jest to dusza, czyli nasze emocje, ośrodek decyzyjny i ciało. Coś, co widzimy, coś, o co, o co dbamy, co odżywiamy, co pielęgnujemy. Duch człowieka ciągnie go zawsze do Boga. Ciało i emocje, wręcz odwrotnie szczególnie ciało. Szczególnie ciało. I zawsze na tym polu będzie konflikt, będzie wojna. Ciało zawsze chce przeciwko, wszystko przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Jak słowo, że te są sobie przeciwne. Ciało pożąda przeciw duchowi, a duch przeciwko ciału. Te są sobie przeciwne. Jezus, kiedy mówi w ogrodzie Getsemane, Panie, ojcze, niech mi ten kielich minie, jeśli chcesz. Ale nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Jezus jako człowiek, jako osoba cielesna, nie chciał cierpieć, bo wiedział, co go czeka. Nie chciał cierpieć. Ale poddał się swemu duchowi, aby być posłuszny swemu ojcu. Na tym polu zawsze jest konflikt, bracia i siostry. Uświęcanie, o którym mówi Słowo Boże, uświęcanie, które mówi Słowo Boże, prowadzi nas do tego, Abyśmy częściej słuchali swego uświęconego ducha, czystego ducha, który jest natchniony przez Ducha Świętego. Abyśmy słuchali tego, co pochodzi od Boga, pełnili Jego wolę, pełnili Jego wolę. Ale, żeby to zrobić, musimy ukrzyżować swoje własne ja, musimy ukrzyżować swoją własną wolę. Kiedy Bóg powiedział do Abrahama, idź, złóż w ofierze swego syna Izaaka, Abraham mógł powiedzieć: Boże, nie, nie złożę tego. Nie zrobię tego. To jest mój jedyny syn, ja nie chcę go stracić. Jeśli by tak zrobił, postąpił według ciała. Ale Abraham wypełnił wolę Bożą. Wola Boża była dla niego najważniejsza niż jego wola. Swoją wolę poddał Bogu. Poddał Bogu. I wszystko, co Bóg mu mówił, Abraham się tym, z tym zgadzał. Abraham się z tym zgadzał. Czytamy fragment podobny jeszcze w liście do Rzymian, siódmy rozdział od 14 do 23, list Pawła do Rzemian 7, 14, 23. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi, albowiem nie rozeznają się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, co czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. A wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, co jest, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, które nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduje się wtedy w sobie zakon, że chcę, gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. A w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Zobaczmy, Paweł toczył w sobie bój. Toczył w sobie bój. Jako człowiek wierzący, jako człowiek y, odrodzony, chciał czynić tylko wolę Bożą. Chciał tylko podobać się Bogu, chciał tylko wypełniać Boże przykazania. Ale miał w sobie przeciwnika, którym było jego ciało, które zawsze stawało przeciw, zawsze stawało do walki. Paweł chciał się modlić, ciało chciał spać. Paweł chciał zwiastować, ciało chciało odpoczywać. Paweł chciał pościć, ciało chciało y, jeść. Paweł chciał coś innego zrobić, ciało chciało coś innego zrobić. W jednym fragmencie czytamy, kiedy Paweł został powołany do pewnej misji przez Boga. Paweł mówi, w tej sprawie nie radziłem się ciała i krwi, aby wykonać Bożą wolę. Dlaczego? Bo ciało by było zawsze przeciwne. Ciało by było zawsze przeciwne, bracie i siostry, zawsze. Pierwszy list Piotra 2,11. Czytamy tam tak. Pierwszy list Piotra 2,11. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych porządliwości, które walczą przeciwko duszy. Widzimy? Jako pielgrzymy i wychodźcy, abyśmy się wstrzymywali, czyli abyśmy nie dawali ciału swemu wolnej ręki bo ciało będzie czyniło, jak to mówią niektóre, wolną Amerykankę, czyli robiło, co chce. Chce to, chce tamto. Chce to, chce tamto. I to robię. My, jako dzieci Boże, należący do Boga, mamy czynić wolę Bożą, czyli poddawać się tylko Jemu. Co Bóg chce, my jako Boży słudzy, co Bóg chce, mamy to wykonywać. A jeśli to się sprzeciwia naszym ambicjom, Naszym planem, planom, naszym oczekiwaniom? Z mocą Ducha Świętego rezygnujmy z tego, bo Boża wola jest to coś, co jest najlepsze dla nas. Możemy być tego nieświadomi, możemy, nieświadomi, możemy się upierać przy swoim zdaniu, możemy, możemy się upierać przy swoich planach. Ale jeśli modlimy się, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Przyjdź królestwo Twoje, jak w niebie, taki na ziemi? Czyli przyjdź królestwo w moim życiu. To albo tego nie chcemy, królestwa w naszym życiu, albo chcemy. Jeśli nie chcemy, róbmy, co chcemy. Jak to mówią niektórzy, hulaj dusza, piekła nie ma. Czyli róbmy, co chcemy, prawda? W Starym Testamencie jest taki fragment do młodych ludzi napisany: Młodzieńcze. Rób wszystko, co chcesz. Co chcą twoje oczy, wykonuj to. Niczego sobie nie odmawiaj, ale pamiętaj, za to wszystko pozwól ci Bóg na sąd, będziesz musiał zdać z tego sprawę. Dlaczego? Bo czyniłeś, co chciałeś. Nie to, co Bóg ci mówił, abyś to robił. i siostry, jeśli my jako osoby wierzące musimy traktować Bożą wolę jako coś nadrzędnego. Jeśli to się nie zgadza z naszym zdaniem, z naszą wolą, z naszymi wyborami, według Słowa Bożego, najlepsze jest, abyśmy z naszych planów rezygnowali. Abyśmy z naszych planów rezygnowali. Bo tam, gdzie są nasze plany, nasze plany niestety nie ma Bożego Błogosławieństwa. Bóg nie inwestuje w nie swoje plany. Bóg nie daje pieniędzy, Bóg nie daje błogosławieństwa, Bóg nie daje zdolności. Wnie swoje plany. Budujemy kościół w Styżeńcu, to jest Boży plan i Bóg tam inwestuje. Bóg daje mądrość, daje finanse, bo to jest Jego dzieło. Znałem ludzi, którzy chwalili się, że jadą za granicę, zarabiać pieniądze. Oni będą zarabiać pieniądze, będą budować się, będą, jak powiedzieli, kasę będą trzepać taką, że aż strach. Pojechali na Wyspy Brytyjskie. Po trzech miesiącach wrócili. Można zadać pytanie, po co wrócili? Przecież mieli zarabiać pieniądze, mieli się budować. Żadnych pieniędzy nie przywieźli i do dzisiaj się nie pobudowali. Dlaczego? Bo pojechali do Wielkiej Brytanii, tylko że Bóg został w Polsce. To nie była Boża wola, żeby wyjeżdżali. Rozminęli się z Bożą wolą. Całkowicie się z Bożą wolą rozminęli. Bóg chciał, aby zostali tu w Polsce i tu w Polsce pracowali. Oni chcieli inaczej. Bóg mówi: dobrze, jedźcie. Jedźcie. Róbcie swoją wolę, ale wy zbierzecie konsekwencje. Pojechali i wrócili z podkulonym ogonem, niedowoleni i zgorzkniali, mówiąc: gdzie jest Bóg? No, Bóg został w Polsce. Oni pojechali do Wielkiej Brytanii wbrew Bożej Woli. Panie siostry, bardzo ważna jest Bo, Bo, Boża Wola. Bardzo ważna jest Boża Wola. Panie siostry, gdyby Jezus nie posłuchał Boga, wiadomo, to nie, nie stałoby się, Jezus był, jest posłuszny Bogu w stu procentach, ale gdyby Jezus, Bóg nie, Jezus nie posłuchał Boga Ojca w ogrodzie Getsemane i nie poszedł na krzyż, gdzie byśmy byli, bracia i siostry? Jezus był posłuszny swemu ojcu do samego końca, aż do śmierci, jak mówi list do Filipian. Jezus był posłuszny swemu Ojcu aż do śmierci. Do śmierci krzyżowej, bracia i siostry. List do Rzymian 8, 12-14 mówi Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których... Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Język oryginalny mówi trochę inaczej w, w tym fragmencie. Daje nam taką e, głębię tego fragmentu. Język oryginalny, w naszym tłumaczeniu czytamy, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. A język oryginalny mówi oryginał: Ci, którzy dają się prowadzić duchowi, dopiero ci są dziećmi Bożymi. Ci, którzy dają się prowadzić duchowi świętemu. Jezus w ogrodzie Kecamany powiedział, Boże, jeśli chcesz, niech mi ten kielich minie, ale nie jako ja chcę, ale jako Ty. W tej sprawie niebo milczało. Jezus wiedział, że Bóg nie zmienił zdania. Dobrze, Boże, jeśli tak chcesz, ja zrobię, jak Ty chcesz. Bracia i siostry, musimy być posłuszni swemu Bogu. Musimy być pobożność. Ci, którzy mienią się, że są chrześcijanami, kto to jest chrześcijanin, bracie i siostry? Kto to jest chrześcijanin, bracie i siostry? Chrześcijanin to jest ten. To nie jest ten, kto przyjął Jezusa. To jest, to jest początek tego wszystkiego. Chrześcijaninem jest ten, kto wykonuje Bożą wolę. Kto wykonuje Bożą wolę. Przyjęcie Jezusa to jest tylko jeden z wielu dowodów wykonywania Bożej woli. Na tym się nie przestaje, idzie się dalej. Po przyjęciu Jezusa jest chrzest wodny, jest dare ducha świętego, jest uświęcanie, jest wzrost duchowy. To wszystko jest zgodne z Bożą wolą. Często Boża wola nie zgadza się z naszymi planami. Wtedy musimy stanąć i ustalić przed Bogiem, co jest dla nas priorytetem. Priorytetem jest to, co my chcemy, czy to, co Bóg chce dla naszego życia. Co jest dla nas najważniejsze? Czego chcemy? Czego chcemy od Boga? Czy chcemy, żeby nas prowadził? Czy traktujemy Go jako tak zwany koncert życzeń? Boże, Ty im błogosław, a ja jak zechcę będę Ci służył lub nie. Czy każdy chrześcijanin jest uczniem Jezusa? Nie, nie każdy. Czy każdy chrześcijanin jest sługą, który... Służy Jezusowi Chrystusowi w kościele w jakikolwiek sposób. Nie, nie każdy. Nie, nie każdy. Dlaczego? Bo ludzie chcą zachować troszkę własnej woli, trochę jakby własnej takiej tożsamości, swojej takiej prywatności. Nie chcą się otworzyć na moje działanie. Nie chcą dać Bogu miejsca na Jego ducha świętego. Słowo Boże mówi, że chrześcijanin to jest jak naczynie. A naczynie jest po to, aby je napełnić. Nasze naczynie czym jest napełnione? Naszą wolą? Tylko naszymi planami? Tym światem? Że kiedy chcemy być napełnieni Duchem Świętym, już nie ma na niego miejsca? Bo kiedy nasz, nasze naczynie jest zapełnione? Jak jest w naszym życiu bracia i siostry. Zobaczmy, jakie było życie Jezusa. Prześledźmy te cztery Ewangelie. Prześledźmy cztery Ewangelie. Te cztery Ewangelie mówią z różnych perspektyw życie Jezusa. Najdokładniejsza jest Ewangelia Łukasza. Bardzo ciekawa jest Ewangelia Jana. Wszystkie są natchnione. I one pokazują dokładnie, jak postępował Jezus. Wiele osób w nocy szło spać. A co robił Jezus? Czy Jezus nie spał? Ano, spał. Ale zdarzało się, że całą noc spędzał na modlitwie. Dlaczego? Bo miał takie pragnienie, w duchu, miał takie pragnienie, że trzeba spotkać się z moim Ojcem. Mam takie pragnienie, taką potrzebę, aby spędzić z nim czas. A ciało, jestem zmęczony, jestem zmęczony. Cały dzień nauczałem, karmiłem ludzi, uzdrawiałem, wskrzeszałem. Chcę odpocząć, chcę skłonić głowę, gdzieś położyć chociaż głowę na kamieniu i to chociaż godzinkę dwie się zrzemnąć. Cała nas była na modlitwie. No to może, jak po tej nocy wrócę z modlitwy, to zrzemnę się jakoś w jakiś sposób. Nie, znowu jest nauczanie, znowu nauczanie i siostry, musimy przemyśleć swoje postępowanie. Musimy podjąć pewne decyzje. Co to jest Boża Wola? Co to jest Boża Wola? Ojcze, nasz któryś jesteś w niebie, święcie imię Twoje. No to jeszcze nam jakby lekko przychodzi, bo to jakby nie dotyczy nas. Potem przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, taki na ziemi bądź wola Twoja w niebie, no to jeszcze, ale na ziemi. I Bóg Twój decyduje. I potem patrzymy, a to wbrew całkowicie naszym planom, wbrew naszemu światopoglądowi, wbrew naszym ambicjom, planom, żeby wykonać Bożą wolę, musimy z wielu rzeczy zrezygnować, które są naszym marzeniem. Które są naszym hobby. Albo chcemy Bogu służyć, albo nie. Przyjęliśmy Jego, do swego serca staliśmy się Jego dziećmi, chcemy mu służyć. Zobaczmy, co to znaczy: służyć Bogu. Co sługa ma do powiedzenia przed swoim Panem? Tylko to, na co Pan mu pozwoli. A wielu chrześcijanie jest sługami. Który sami sobie służą. Nie bądźmy tacy jak oni. Nie bądźmy do nich podobni. To Pan, nasz Bóg, jest tym, któremu powinniśmy służyć. On jest tym, którego powinniśmy uwielbiać. Jego wola powinna być nadrzędną w naszym życiu. A nasza wola powinna być czymś podrzędnym. Powinniśmy, jak Jezus, podporządkować swoją wolę woli Bożej. Co wtedy? Wtedy odziedziczymy błogosławieństwo. Odziedziczymy błogosławieństwo. A każdy chce być błogosławiony przez Boga. Chcesz wyjechać za granicę do pracy? No dobrze. Pytaj się Boga, czy Bóg chce, abyś wyjechał. Jeśli Bóg chce, jedź. Masz dużo pieniędzy i chcesz na coś pieniądze to wydać? Zapytaj Boga, na co możesz wydać. Bo prawdę mówiąc, te pieniądze należą do Boga. Bóg dał ci możliwość, że te pieniądze masz. Pytaj Boga, Boże, na co mogę je wydać? Bo jeśli wydasz się na to, co Bóg chce, abyś wydał, odziedziczyj, Boże, błogosławieństwo. Chcesz coś zrobić? Pytaj się Boga, co mogę zrobić? Co chcesz, abym zrobił? Co chcesz, abym powiedział? Gdzie chcesz, abym poszedł? Co chcesz, abym mówił? Niech tym wszystkim kieruje Duch Święty, bracia i siostry. To jest właśnie bycie człowiekiem pobożnym, to jest bycie chrześcijaninem. To chce Jezus Chrystus, abyśmy to robili, abyśmy w ten sposób pokazali Mu, że On jest Królem w naszym życiu, tym, który decyduje w naszym życiu o wszystkim, tym, który decyduje w naszym życiu o wszystkim, który ma ostatnie zdanie. On swego zdania nie narzuca. Szatan, by rozpychał się rygami, rękami, żeby tylko swoją wolę wykonać w naszym życiu. Bóg może to zrobić, bo jest Bogiem Wszechmogącym, ale Bóg jest dżentelmenem i dał nam wolną wolę. I czeka, co z tą wolną wolą zrobimy? Czy będziemy robić, co nam się żewnie podoba? Czy to wolną wolę, jak Bóg chce, poddamy jemu? Co zrobimy, bracia i siostry? To zależy już od nas. Ale pamiętajmy, co siejemy, to będziemy zbierać. Co jemy, to będziemy zbierać. Siejmy dobre rzeczy. To wspaniałe rzeczy będziemy zbierać. Niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry. Niech nas napełnia swoją mocą. Skłonimy teraz głowę i będziemy się do Niego modlić. Podziękujemy za słowo, które do nas posłał. Chwała Ci, Boże. Chwała Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za ten czas, za ten dzień, za to możemy tutaj być w ten piątkowy wieczór na nabożeństwie, że możemy ponownie słuchać Twojego wspaniałego Słowa. Możemy się uczyć, możemy się napełniać. Możemy poznawać Twoją wolę, która jest jedynie słuszną w naszym życiu. Dziękujemy Ci Boże. Spraw, abyśmy według Tego Słowa postępowali, abyśmy byli Tobie posłuszni, abyśmy wypełniali wolę Twoją, Panie. Dziękujemy Ci Boże. Dziękujemy Ci, Panie. Bo błogosław budowę naszego nowego kościoła w Styżyńcu, Błogosław te wszystkie prace, które są przed nami, Panie. Które musimy wykonać. Daj nam błogosławieństwo, daj mądrość, daj finanse. Daj wszelką pomoc, która jest potrzebna na tej budowie. Aby ta budowa mogła rosnąć. Dziękujemy Ci za to wszystko, co już powstało. Ale dawaj jeszcze, dawaj jeszcze, Panie. Aby ten budynek powstał i zapełnił się Twoimi chwalcami. To my niech będzie chwała i cześć. Halleluja. Amen.